Sponsorem materiału jest Black Monk Games, polski wydawca gry fabularnej Zew Cthulhu i suplementu Wielki Grimoire Magii Mitów Cthulhu. Materiał fabularyzuje twórczość Howarda Phillipsa Lovecrafta i mity Cthulhu jako elementy świata rzeczywistego. Jeśli obce jest Ci pojęcie immersji, nie jest to film dla Ciebie. Ponoć, gdy za długo spogląda się w otchłań, to otchłań zaczyna spoglądać w Ciebie. W mroku naszego świata i ukryciu czają się nieznane cienie, zaś za każdym mitem i legendą może stać wypaczona prawda. Najgorsze i największe zagrożenia otaczają nas z najdalszych głębin kosmosu i najmroczniejszych otchłani Ziemi. Niektórzy zaś ośmielają się zerkać w mrok po to, by inni nie musieli. Tym właśnie się zajmujemy. Posłuchajcie więc o zawartości kolejnych tajnych akt. Nie pozostawia wątpliwości, że w walce z kultystami służącymi wielkim przedwiecznym i bogom zewnętrznym największe zagrożenie nie tkwi ani w ich liczbie, ani sprycie, ani nawet w ich wpływach wśród elit. Pomimo technologii na służbie ludzkości, pomimo niezłomnej woli, zwalczającej wizję końca świata i wbrew nienawiści do wszystkiego, co obce i pozaziemskie, największą dysproporcję sił stanowi magia. Magia, ta nienaturalna siła, nadawana najwierniejszym sługom wroga, niczym broń wkładana w ręce młodocianych bojowników w krajach trzeciego świata. Można zapytać, dlaczego sami z niej nie korzystamy? Jeśli taka myśl pojawiła się w waszych głowach, pójdźcie do kapelana i wyspowiadajcie się. Każdy agent polowy w końcu stanie się świadkiem magii w praktyce. Czy to efektownych pokazów wybuchowej siły ofensywnej, czy skutecznych podszeptów, intryg i przekleństw rzuconych na nich samych. Magia obiecuje potęgę na skróty, lecz za taką moc zawsze płaci się cenę. Źródłem magii, niezależnie od jej formy, zawsze jest wiedza i moc zapożyczona od bogów zewnętrznych, wielkich przedwiecznych lub starszych bogów. Każde zaklęcie zawiera cząstkę mocy uszczkniętą obcym bogom, co czyni ją inherentnie złą. Taka magia to jedna z trzech głównych form sztuk mistycznych, którą nazywamy magią pierwotną. Kolejną jest magia ludowa, moc, którą spotkamy w rękach szamanów inuickich plemion, neosłowiańskich żerców i lokalnych znachorów, którzy widzieli więcej niż powinni. Każdy z nich, świadomie lub nie, oddaje się mrokowi. Należy ich pouczyć lub wyeliminować. Magia ludowa to przekazywane z pokolenia na pokolenie rytuały pomocnicze, klątwy lub błogosławieństwa, pozornie niezwiązane z istotami z mitów, lecz połączone z nimi niewidzialnymi nićmi. Są jak statek Tezeusza, gdy nikt już nie pamięta, że pierwotnie należał on do tego bohatera. Nie istnieje jednak magia bez mocy mitów, to one pozwalają na małe cuda, leczenie ran, sprowadzenie pecha, wezwanie burzy, przygotowanie eliksiru miłosnego, przepowiadanie przyszłości czy ujarzmienie dzikiego zwierzęcia bez tresury. Zupełnie innymi okazują się zaklęcia wykorzystywane w czasie eskapad do krain snów. Krainy snów pozostają rzeczą będącą poza jakąkolwiek szansą racjonalnego i logicznego badania. Jak bowiem przykładać metodę naukową do najbardziej enigmatycznego z lądów, równoległej rzeczywistości, która dostępna jest jedynie poprzez śnienie lub rytuały świadomości, kompletnie niedostępna fizycznie, lecz równocześnie posiadająca realny wpływ na rzeczywistość.
Ubiegę niepotrzebne komentarze. Nie da się. Zaklęcia wykorzystywane w krainach snów są zupełnie odrębne od magii ludowej i pierwotnej. Są wydłużeniem woli śniącego i możliwością kształtowania wyprawy w świat snów. Dlatego dostępne są wyłącznie w tym pokrętnym świecie, gdzie można się ich nauczyć i tylko tam z nich korzystać. To iluzje godne bajek o smokach i lochach, idealnie wpisujące się w świat nieograniczony ziemską logiką. Znajdziemy tu takie zaklęcia jak wywołanie świądu, porażenie falą gorąca, stworzenie muru, spowolnienie, zesłanie plagi czy przemiana cudzych ubrań w galaretowatego potwora. Obrzydlistwo. Pamiętać należy, że eksploracja krain snów na własną rękę jest silnie niewskazana, natomiast udział w ekspedycji jest ogromnym wyróżnieniem. Teraz powrócimy do tematu magii pierwotnej. Przez mnogość najróżniejszego rodzaju zaklęć, z którymi musimy się borykać, ją również dzielimy na kilka kategorii. Zaklinanie to szkoła magii, która koncentruje się na tworzeniu oraz nadawaniu obiektom fizycznym magicznych właściwości. Zaklinacze przyzywają bronie jak noże i włócznie, które służą wyłącznie, by zadać krzywdę. Szkoła ta umożliwia także długie rytuały tworzące artefakty, talizmany czy fetysze, często z pomocą ofiary z krwi. Jednak ten rodzaj magii jest chaotyczny, a magiczne przedmioty nierzadko nabierają niepokojących właściwości. Czarownicy specjalizujący się w zaklinaniu potrafią czynić swoje ciała odporne na rany, tworzyć magiczne flety do rytuałów czy ożywiać kukły zdolne do mowy. Lecz te rzeczy pozostawiają trwały ślad obecności złych istot w naszym świecie. A istnieje coś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Zaklęcia przyzywające pozwalają na kontakt lub sprowadzenie pełni mocy mrocznych istot do świata rzeczywistego. Tylko szaleńcy, zaślepieni wizją potęgi, sięgają po tak niebezpieczną magię. W mrocznych rytuałach łączących z Cthulhu, Nyarlathotepem, czy nawet Migo lub jakimś sługą zewnętrznych bogów, czarownicy błagają swoich panów o ledwie skrawek ich mocy. Każdy z takich rytuałów jest odrębnym zaklęciem. Wykazuje się innymi krokami i innymi ofiarami. W opozycji do zaklęć przyzywających mamy zaklęcia wypędzania i kontroli, które pętają lub odsyłają emanacje bogów i istot mrocznych poza nasz świat. Należy zapisać, magia odesłania jest jedyną akceptowalną formą magii przez organizację. Czasem po prostu inaczej się nie da. Podobną do wywoływania jest sztuka czarnoksięska, skupiająca się na tworzeniu bluźnierczych potworów. To właśnie tutaj znajdziemy talmudyczne korzenie tworzenia golema. To tutaj zrozumiemy, jak ożywiano starożytne mumie, by broniły grobowców. Tutaj znajdziemy sposób, w jaki czarodzieje kontrolują szczurowce i jak powstaje przeklęte dziecię Sfinksa. A gdy taki sługa nie zadziała, magia w rękach czarnoksiężników pozwala również przejmować kontrolę nad tymi o słabej woli. Podszepty i rozkazy. Dominowanie woli i zsyłanie koszmarów to jedynie zalążek tej potęgi. Przejęcie kontroli nad jedną osobą nie brzmi przerażająco tak długo, jak nie jest to prezydent albo generał. Czym jest również kontrola nad pojedynczą jednostką, gdy można wywoływać zbiorowe szaleństwo, gniew lub strach? Każda z tych przerażających mocy stanowi sobą niesamowite niebezpieczeństwo. A skoro można kontrolować ludzi, to da się też kontrolować naturę. Magia środowiskowa obejmuje żywioły, tworzenie rozpadlin w ziemi, sprowadzanie mgły, przywoływanie wielkiej fali czy rozniecanie pożaru. To także zaklęcia odmieniające rzeczywistość, na przykład sprowadzanie przeklętej karkosy do naszego świata czy zaprzeczenie grawitacji. Zaklęcia komunikacyjne pozwalają na komunikację niewerbalną, dalekodystansową, wpływanie na sny, dyslokację źródła dźwięku oraz pojawienie się w lustrach lub wodzie. Większość z tych problemów rozwiązują telefony satelitarne. Zaklęcia podróży pozwalają na szybkie przekraczanie odległości, tak przez osoby, jak i przedmioty, oraz przechodzenie między wymiarami, na przykład do otchłani i krain snów. Oprócz tego znajdziemy w tej kategorii również napary i narkotyki, pozwalające znajdować się w świecie materialnym i niematerialnym jednocześnie, a również nadawanie tymczasowo mocy lewitacji, a nawet latania. Jedną z, jeżeli nie najbardziej skomplikowaną spośród nich wszystkich, jest magia kontroli czasu. Tak, podróże w czasie są możliwe. Są jednak arcytrudne i arcyniebezpieczne, a ich skutki są niepojęte. Tym bardziej winno więc się uważać, gdy nieuważnie przekroczy się bramę w czasie lub gdy człowiek zostanie uwięziony w przeszłości. Paradoks dziadka i efekt motyla są realnymi problemami. Oprócz podróży w czasie, czarownicy mogą także wróżyć przyszłość czy postarzać ludzi i przedmioty w mgnieniu oka.
Wystarczy spojrzeć na agenta Jenkinsa. Ma 29 lat, a wygląda na 60. Przeciwieństwem podróży w czasie jest zakorzenienie w nim poprzez zdolność kradzieży życia. Tutaj znajdziemy moce takie jak odebranie ciała i organów, transfer umysłu oraz najbardziej kuszący z czarów. Wskrzeszenie umarłych, spełnienie snu ludzkości o nieśmiertelności. Czyż te pokusy nie brzmią iście przekonująco? Nasza organizacja w pierwszych, początkowych dniach również próbowała z nich korzystać. Abominacje, które z tego powstały, śnią się założycielom po dziś dzień. Transmutacja i przemiany to kolejna z kategorii, której należy się szczególnie obawiać. Czarownice potrafią wypaczać ciała, podmieniać umysły, zmieniać ludzi w rośliny, a zwierzęta w ludzi, a to jedynie wierzchołek góry lodowej. Zaklęcia ofensywne i defensywne są ostatnimi dużymi grupami zaklęć. Do ofensywnych należą zaklęcia nastawione na krzywdzenie, jak duchowa brzytwa, uschnięcie czy ognista peleryna, lecz również rzeczy tak nieuchwytne jak oczarowanie, oślepienie, stępienie broni i skamienienie dolnych kończyn. Magia ochronna obejmuje wszystkie czary zdolne do tego, by osłonić przed mocami ofensywnymi ochronne kręgi, bariery i zaśpiewy, również zaklęcia oczyszczania umysłu czy sigile ochrony przed złym okiem. Tutaj też przynależy legendarny znak starszych bogów, najbardziej efektywna obrona przed siłami przedwiecznych i zewnętrznych. Pochodną zaklęć tak walki i ochrony są heksy, negatywne zaklęcia szkodzące. Klątwy, choroby i trucizny w najgorszej z postaci, czyli magicznej. Zaklęcia szkodzące wywołują ból i cierpienie, jak choroby, rany czy martwica, każde biorące się z nieznanego źródła, lecz w tej grupie zaklęć znajdziemy również takie koszmary jak, cóż, sprowadzenie koszmarów. Mimo to, pomimo usilnych prób kategoryzacji, nie każde z zaklęć mieści się w tych ramach. Jest mnóstwo przeklętych mocy, których nie znamy, lecz również takich, które pozostają po prostu inne. Znalezienie bramy, wyczucie życia lub odnalezienie wężowego ludu pozwalają w ten lub inny sposób zlokalizować konkretne elementy otaczającej nas rzeczywistości, lecz niewymawialna obietnica, błogosławieństwo Bast czy przybranie widmowej postaci pełno jest zaklęć, których ulotny cel istnienia sprawia, że ciężko przypisać je do konkretnej grupy. Właśnie tak prezentuje się kwestia rodzajów magii w świecie mitów Cthulhu. Podczas gdy bardzo dużo rytuałów znajdziemy w tekstach Howarda Phillipsa Lovecrafta i jego następców, tak prawdziwym deep dive'em i źródłem inspiracji do tego materiału był wielki grymuar magii mitów Cthulhu. O magii w świecie mitów Cthulhu i grze RPG można by jeszcze mówić długo i namiętnie i z pewnością jeszcze do niej wrócimy, ale jeśli zainteresowałem was tematem, to właśnie do grymuaru was odsyłam. Na kartach tej księgi zebrane zostały zaklęcia z podręczników do Zewu Cthulhu wydanych w ciągu ponad 30 lat. Ponad 550 tajemniczych zaklęć o straszliwych skutkach i niezgłębionej mocy. Zawiera mnóstwo porad i wskazówek dotyczących takich zagadnień jak nazwy zaklęć, elementy rzucania zaklęć, magiczne składniki, a także rozważania astronomiczne. Dodatkowo zawiera informacje o wadliwych zaklęciach i liniach mocy. Wykorzystaj ten grymuar jako źródło wiedzy, pomoc w zabawie i inspirację podczas pisania scenariuszy. I to tyle na dzisiaj. Zwyczajowo zostawiam was z pytaniem. Jakie najciekawsze, najdziwniejsze lub najśmieszniejsze użycie magii na sesjach RPG w świecie mitów Cthulhu najbardziej zapadło wam w pamięć? Na odpowiedzi czekam w komentarzach pod spodem. Do usłyszenia. Cześć.